Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Jacek Pałaśnicki, a to jest program Allegro Manon Troppo na portalu na temat.pl, o czym Państwo wiedzą, Państwo właśnie na kanale portalu na temat.pl są. .so. Witam gorąco, po wakacjach jeszcze gorąco, chociaż jesień wielkimi krokami się zbliża. No i przede wszystkim witam naszego gościa, wybitnego pisarza, pana Jacka Dibła, który w wolnych chwilach zajmuje się różnymi innymi rzeczami. Zajmuje się na tyle skutecznie, że jest jednym z najsłynniejszych, jeśli nie najsłynniejszym polskim adwokatem. Witam pana, witam państwa. Dzień dobry. Tak? Zgadza się wszystko w prezentacji? No, ja bym troszeczkę kolejność odwrócił, że jednak jestem adwokatem, a, a literatura chwila. to jest hobby, zresztą wśród adwokatów popularne. To jest hobby, bo przecież Grisham to jest rasowy adwokat, który w pewnym momencie po prostu zaczął wyrzucać z siebie to, co widział na sali sądowej. W, w Polsce też przecież Brzechwa ma korzenie adwokackie, także to jest dosyć często wątsiłach w Niemczech, także to jest. Ja typ... to pan chciałem spytać, czy <laughs> trzeba mieć zdolności literackie, kresomówcze, żeby zostać adwokatem? No, bo raczej, jeżeli ktoś nie potrafi pięknych okresów, <laughs> proszę wybaczyć, literackich a wygłaszać i na piśmie i w mowie, to kariery nie zrobi. Wydaje mi się, że Pan mówi o takim klasycznym adwokacie, który, którego znamy z filmów, prawda, z w sali sądowych, gdzie adwokat przekonuje ławy przysięgłych sędziego, publiczność. Natomiast dzisiaj adwokatura to jest jak gdyby taki worek z różnymi zawodami, i można być adwokatem w ogóle nie idąc do sądu. Są adwokaci, którzy tylko robią diligence, są adwokaci, którzy piszą umowy, także w dzisiejszych czasach no prawie niemowa jest w stanie też znaleźć sobie swoją działkę w adwokaturze. Natomiast ja jestem zwolennikiem tej właśnie adwokatury klasycznej, tej znanej z filmów, czyli związanej z salą sądową. No i tutaj słowo jest jak gdyby tym głównym narzędziem, bo też musimy odróżnić proces Karny i proces cywilny. Proces cywilny jest bardziej procesem pisemnym, czyli głównie się w pismach przekonuje sąd, natomiast proces karny to jest proces ustny. Te pisma są jakimś tam uzupełnieniem, ale przede wszystkim to jest słowo. Czyli my stajemy przed sądem, mamy swój czas, no i musimy ten sąd poływać do takiej podróży po krainie wyobraźni, no, gdzie przekonamy a, a, co sąd. Co bardziej pomaga? Czy yy, fakt bycia adwokatem pomaga w literaturze, czy literatura pomaga yy? W byciu to znaczy, tutaj mogę powiedzieć, że są rzeczy, które bardzo pomagają, są, które bardzo przeszkadzają. To znaczy, o. język bardzo przeszkadza, bo język prawniczy jest taki niesłychanie specjalistyczny. To znaczy, jak rasowy prawnik zaczyna mówić, to nikt tego nie rozumie, bo używano sformułowań, które nie występują w języku potocznym. Prawda? Są różnego rodzaju formułki, takie kodeksowe sformułowania. I ja, jak zacząłem, pisać najpierw felietony, potem książki, to największa praca to było się pozbyć dotychczasowych nawyków. Czyli A to nie było łatwe, bo pochodzi Pan ze, ze znamienitej rodziny adwokackiej, prawniczej. Y... Tak, ale mm, tak jak powiedział ojciec, właśnie... ojciec, na szczęście też był karnikiem, czyli ta pisemność tutaj była bardzo ograniczona, jednak powiedzmy ta, ta mowa prawnicza oczywiście musi się odnosić do paragrafów, ale tu mówimy do człowieka, musimy go przekonać, więc poza odwołaniem się, powiedzmy, do takich sformułowań kodeksowych czy stratów orzecznictwa, no, odwołujemy się do historii, literatury, filozofii no i ten język w tym momencie no, staje się taki bardziej wyjęty z tego zakątka prawniczego. No dobrze, nie chciałbym wbijać szpili pomiędzy wspólników w pańskiej firmie, adwokackiej, ale Czyj talent literacki się wcześniej ujawnił? Pański, czy Romana Giertycha, pańskiego wspólnika? Nie, Giertych jest moim kolegą, nie jest wspólnikiem. Myśmy nigdy nie byli, jak gdyby, związani a, ty, instytucjonalnie, samym... natomiast ja myślę, że chyba moje te korzenie literackie są dalsze, bo po pierwsze no, mam więcej od Romana siwych włosów, to jest jedna kwestia, no a druga rzecz tak dawno go pan nie widział. Ale ja mówię historycznie, że moje włosy siwe się no. pojawiły, no jednak my jesteśmy tam pół pokolenia no tak. no tak, no tak. różnicy. No poza tym tych miał duży epizod polityczny, który ja w swoim życiu pominąłem, bo uważam… A miał pan że... pokusy? Nie, nie miałem nigdy. A propozycje? Tak głośno mówiłem, że nie interesuje mnie polityka, że już nawet nie miałem propozycji, ale ja uważam, że od zapasów w błocie jest lepszy, lepsze pojedynki są dżentelmenów. I teraz sala sądowa to jest miejsce, gdzie postępujemy według pewnych zasad. Jest pewna procedura, elegancja, zasady. My po prostu pewnych rzeczy nie robimy. Natomiast polityka, która kiedyś była też y, szlachetnym zajęciem, prawda? Jeżeli wspomnimy tą y, elegancję taleranda, nawet albo wykwintne maniery. To nie jest y, dobry przykład. Geremka, żeby no, już być bliżej, prawda, no, poziom y, ma Mazowieckiego, no, to myślę, że po odejściu tego pokolenia, no, to się stała taka dzika dżungla, gdzie nie ma zasad, ale też nie ma miłości dla słowa, bo ja częściej, no, puszczam, Sprawozdania z Sejmu jako no powiedzmy jakiś taki kabaret, niż jako miejsce, gdzie bym z tym pięknym słowem obcował. No i wydaje mi się, że gdybym porównał poziom wystąpień, poziom umiejętności posługiwania się słowem, to jednak w takiej. Przestrzeni Większej, to ciekawsza jest sala sądowa niż yy, y, Sejm. Już nie mówię o samych manierach, o pewnej moralności, no ale też o y, tej elegancji wypowiedzi. Spotykamy się tutaj, proszę Państwa, z powodu ukazania się najnowszej y, książki pana Jacka Divua. Widzą Państwo tutaj. Pożegnanie dobrej zmiany. I od razu mówię, że oszukał mnie pan tym tytułem, no oszukał mnie pan. Książka jest, proszę państwa, przezabawna, czyta się znakomicie, polecam bardzo serdecznie. Właśnie nie sposób się od niej oderwać jednym tchem, nie jest jakoś szczególnie gruba, składa się z czterech opowiadań i wstępu Roberta Górskiego. Ale czy ja wiem, czy na koniec po lekturze tej książki tak do śmiechu człowiekowi jest? A ja liczyłem, że właśnie w tych ponurych czasach lektura tej książki natchnie mnie optymizmem. Nawet mówiłem panu przez telefon, że się schleje, jeśli pańskie proroctwo zawarte w tym tytule się sprawdzi, chociaż niepijącym człowiekiem jestem. A tu okazuje się, że jednak to jest w satyryczny sposób ujęta. Bezlitosna i niezwykle trafna analiza współczesnej rzeczywistości politycznej, przynajmniej jej wycinka. To znaczy, wydaje mi się, że mi po prostu nie wyszło, bo ta książka miała być wesoła, ta książka miała rozśmieszać. No, y, z moim kolegą Robertem Górskim chciałem jako konkurować, więc jak on. Y, Co to za stukach... kolega, który pana z byka w zęby, złamał panu nos i rozkrwawił usta i musiał pan dwa zęby do kosza wyrzucić. No, przyjaźń przyjaźnią, a o rynek trzeba walczyć, więc jak wszedłem w jego rynek, czyli monopol na prezesa, no to zareagował ostro, ale zdecydowanie, ale zaczął mówić o tym, że rzeczywiście celem… Przepraszam, to był wtręt literacki, to y proszę mi nie pozywać, za, y to, to, to w książce zawarte jest y takie y wariactwo. O. Tak, tak, tak. Do bójki dochodzi tylko literacko. W życiu nam się to nie zdarzyło. Natomiast rzeczywiście intencją było w formie literackiej, no troszeczkę podobny, powiedzmy, humor, jak był w uchło prezesa w wykonaniu Roberta. Oczywiście bez żadnego naśladownictwa. Każdy ma swoją wizję tych postaci, swój rodzaj dowcipu. I na początku miało być tylko śmiesznie. Natomiast troszeczkę wyszło jak w piosence, którą pan. Zapewne pamięta jeszcze z 80. lat, 70. chyba nawet z karierą, z karierą Tak jak z prostytutką, z początku wesoło, a po wszystkim smutno, prawda? I też miało być wesoło, ale po pewnym czasie, no, jak człowiek zaczął się nad tym wszystkim zastanawiać i zdaje sobie sprawę, że to jest opis taki, no troszeczkę czasem barajowski tej rzeczywistości, no ale to jest w dalszym ciągu ta rzeczywistość, jak sobie uświadamiamy, no w jakim miejscu życia się znaleźliśmy, jak w tym miejscu jest ciemno, jakoś tak nieprzyjemnie, no to ten śmiech zaczyna zamieniać się w smutek. Eee, dlaczego nazywałem pana pisarzem, który w wolnych chwilach, bo pan tych książek jakiś. Ogromnej ilości. Tu jest maleńki wycinek, proszę Państwa, Linia obrony, przedostatnia książka, słynny nieład, który zrobił dość dużą karierę w księgarniach. Jak również Kryminały dla dzieci, y, które państwu y, niezmiennie polecamy, bo to są y, mm. wspaniałe lektury. Bardzo dobrze się to czyta. Zapytam o zawartość, to chciałem zapytać, ile pan natrzaskał tych książek. Bo ja się doliczyłem 18 takich beletrystycznych. Nie liczę tych wszystkich prawniczych, ponieważ ze względu na nieznajomość języka nie mam do nich dostępu intelektualnego. A nie do właśnie ja zdecydowałem, że mój kontakt z literaturą będzie przy całkowitym wyzbyciu się tej nomenklatury prawniczej no i tak, nawet jeżeli ja piszę niepani, o prawie, tak, tak. to piszę tak, żeby to y, nieprawnik mógł z przyjemnością wziąć do ręki. Na przykład Aha. z takich książek czysto y, prawniczych to na przykład popełniłem książkę, która nazywa się Mordowanie na ekranie i to, jest tak, to są takie eseje na temat thrillerów sądowych, tych najsłynniejszych, czyli 12-gniewnych ludzi, Adwokat Diabła, i tak dalej, gdzie ja analizuję te filmy no, z punktu widzenia właśnie roli adwokata, prokuratora, sędziego, czy adwokat dobrze broni, czy co, co w tym filmie się dzieje z punktu widzenia tych osób, które siedzą na sali sądowej, no ale ja tutaj też starałem się o tym opowiadać tak, żeby to właśnie mógł wziąć ktoś, kto tego języka nie zna. Jak znaczy, Perry Mason. Chcę przywrócić prawu godność poprzez to, że to prawo będzie przystępne dla każdego, prawda? żeby nie tworzyć takiej wieży, która jest niedostępna. Prawo jest niesłychanie ciekawe, tylko wtedy, jak jest zrozumiałe. Jeżeli o prawie mówi się słowami zrozumiałymi i te problemy opisuje się no, nie takimi nazwami, które po prostu są niedekodowalne dla ucha niefachowca, to nagle okazuje się, że to jest strasznie ciekawe. No i na przykład na tym właśnie wygrał von Schirach, o którym żeśmy rozmawiali, bo to jest adwokat z krwi kości, który... Pisze na temat procesów, bądź prawdziwych, bądź zmyślonych, bądź takie, gdzie on nimi manipuluje, to znaczy jest pomysł, a ten pomysł później już jego wyobraźnia wypełnia. I on pisze niesłychanie ciekawie, bo on te sprawy sądowe przesuwa na. Pewne zagadnienia moralne, prawda? Taki troszeczkę współczesny dostojewski, no i nie używa tam żadnych sformułowań prawniczych, tylko zadaje pewne pytania, przy tym oczywiście prowadząc niezmiennie mm, ciekawą fabułę. Mordowanie na ekranie, dwaj panowie z tą samą szafą. Momo tyłobuzie, wymowa prawnicza, razem z naszym niedawnym gościem, panem Jerzym Bralczykiem, profesorem. Ale i z Choróbkiem, Jerzym Szturem, Kamilem Zeidlerem, Andrzejem Tomaszkiem, Stasi Weronika, operacja Kaczyjaja, koktajl z paragrafów, agencja detektywistyczna, kto wrobił Kubusia Puchatka, kosmiczny Galimatias, Sfinks w o błędzie, wszystko przez Faraona razem z Bogdanem Butenką, koty pustyni, co opuściłem, mnóstwo opuściłem, nie? No, no opuściłem myślę, tak królewski skarb, opuściłem nieład opuściłem linię obrony znaczy ja myślę że dużo, dużo tego dużo tego to bo wszystko ma swoją przyczynę to znaczy moja zabawa przyjaźń z literaturą zaczęła się tak naprawdę tak jak sobie każdy człowiek no tylko może wymarzyć bo napisałem książkę dziecięcą i Spotkało mnie to szczęście, że ją ilustrował Bogdan Butenko. W związku z tym, no jeżeli człowieka spotkał taki zaszczyt, no to siłą rzeczy trzeba było iść dalej i Trzy pierwsze książki to właśnie była przygoda z Bogdanem Butenko, gdzie on zrobił niesamowite ilustracje, no a potem z tej krainy dziecięcej, bo te pierwsze książki były dziecięce, jakoś nieśmiało, zacząłem przesuwać się do tej literatury dla dorosłych i te ostatnie książki to jest właśnie już gdzieś moje doświadczenie z sal sądowych, czyli właśnie zagadki kryminalne, procesy. Dwa ostatnie te opowiadania, które Pan pokazał, czyli Nieład i linia obrony, to jest tak naprawdę na tle no, bardzo takich żwawych, można powiedzieć, fabuł, fabuł, pokazane nie do czego prawa może doprowadzić, jeżeli jest. Używane w sposób niewłaściwy, czyli, no mówiąc krótko, jeżeli przestępca, osztaple oszust zaczyna wykorzystywać w sposób amoralny reguły prawny, no to może się z tego zrobić niezły Galimatias. Czy pan lubi koty? Koty. No tutaj mamy. Takiego... Pojawiają się rzeczywiście u mnie i te koty, ma, znaczy ten kod główny, który się pojawia, no pewne ma znaczenie biograficzne, no bo trudno jest no jak tak. gdyby pisać w oderwaniu no, od pewnej woda, rzeczywistości. No tak, taki, taki buch, be, behomot, be, be, behamot. Ale myślę, że tutaj ten behamot był bardziej be, wyobraźnią. A u mnie ten kod gdzieś był, rzeczywiście, tylko on został zmieniony, no bo mój niestety nie potrafił mówić. Ten z tej trylogii rozmawia. No a potem kod wraca, już rzeczywisty, no bo w ostatniej książce. Pożegnanie Dobrej Zmiany. Rzeczywiście pojawia się kot mówiący, kot żoliborski, no, postać taka, którą można nie, identyfikować nie jest z rzeczy. To w historii współczesnej Polski. To państwo pozwolą, że ja odczytam fragment w nadziei, że państwo zrozumieją, kto to mówi. Do kota notabene. Tych, których nienawidziłem najbardziej, wybierałem na moich wrogów, a tych, których nienawidziłem trochę mniej... Tym wmawiałem, że są moimi przyjaciółmi, ci moi niby przyjaciele walczyli z moimi wrogami, jakby to byli ich wrogowie, nie mogłem pozwolić, żeby popadli w rutynę, bo walka z jednym wrogiem każdego by w końcu znudziła. Co pewien czas dokonywałem rotacji, zmieniając przyjaciół i wrogów, co wywoływało z dnia na dzień zmianę na politycznej szachownicy. W ten sposób udało mi się doprowadzić do tego, że świat zewnętrzny stał się polem walki, a ja kierowałem wojnami nie wstając z ulubionego fotela. Nie ma lepszego sposobu na zapanowanie nad tłumem niż dokonywanie e, nieustającego podziału na my i oni, przyjaciele i wrogowie. I dalej, kiedy udało mi się wywołać tak dużo konfliktów, że wszyscy walczyli już ze wszystkimi, stałem się naprawdę silny i mogłem podjąć próbę przejęcia władzy. I dalej moje Propozycje wprowadzenia nowego porządku na miejsce zgliszczy, do których doprowadziłem, tak zawładnęły umysłami tłumu, że ludzie porzucali ideę wolności i demokracji dla bliżej, bliżej nieokreślonych obietnic. Czy to jest, proszę Państwa, domyślają się Państwo, kto to wypowiada, te słowa do kota? Jak bardzo prawdopodobne? Znaczy, oczywiście w książce jest postać fikcyjna, prawda? No, no bo rzadko tak, który tak. z polityków polskich rozmawia z Kotem, więc oczywiście nie jest to y, żadna postać, Cza która istnieje. Nie no, z Kotem to z Czem Je... albo z rybkami w akwarium. Ale myślę, że to jest taka trochę anatomia władzy, no, rodzenia się takich małych dyktatur, no bo przecież rozmawiamy o małych. przejmowaniu małych, potem większych, ale jest pewna zasada, że dyktatura najlepiej się rodzi, jeżeli jest strach. Czyli ten strach trzeba zasiać. Jeżeli ktoś się boi to musi się bać czegoś, czyli musi być, temu człowiekowi trzeba uzmysłowić, kto jest wrogiem. I jeżeli jest ten wróg, no to trzeba z nim walczyć, no bo jak gdyby jednoczy się tłum poprzez wspólnego wroga. Tutaj można się odwołać do takiej Renel i kozła ofiarnego, prawda? że wskazuje się wroga, on może być dowolny, może być im grupa etniczna, może być to konkretny człowiek, może być grupa zawodowa. No. I po pewnym czasie walki z taką grupą, no, okazuje się, że ta grupa tak specjalnie nic nie ma na sumieniu, więc Właśnie trzeba szybko zmienić. Bohater tej opowieści budzi się nienawidzić całego świata, to jest pierwsze uczucie, po czym podnosi słuchawkę i mówi do redaktora naczelnego agencji prasowej, dzisiaj nienawidzimy lekarzy, Potem dzisiaj nie widzimy prawników, to kasta i tak dalej. No bo siła właśnie państwa, które idzie w kierunku państwa autorytarnego, w kierunku jakiejś takiej dyktatury, no polega na tym, że Trzeba się jednoczyć w jakimś celu, prawda? No bo to jest państwo wodzowskie. Jeżeli mamy do czynienia na przykład z liberałami, no to zasada jest, że każdy jest kowalem swojego losu państwo jest tylko nocnym stróżem, prawda? I tylko pilnuje, czy wszystko działa zgodnie z zasadami. Natomiast tworzenie dyktatury to jest. Wodzostwo, no, a żeby być wodzem, to trzeba swoją armię kierować przeciwko komuś, więc trzeba tych wrogów szukać. I um, wydaje mi się, że jak gdyby to wszystko no, jest napisane z przymrużeniem oka, ale na, tak naprawdę no, to jest ta sama analiza, która jest analizą y, wszelkich totalitaryzmów, bo tak to właśnie powstaje. No, właśnie, analiza totalitaryzmu, którą czyta się yy, z uśmiechem na ustach. Dotychczas yy, to prezes wyznaczał obowiązujące granice głupoty w państwie. Określał, yy, do jak kretyńskich zachowań mogą się posunąć funkcjonariusze państwa, zdając sobie sprawę, że przekroczenie granic może spowodować szkody nie do usunięcia. Głupota była jednym ze sposobów sprawowania władzy, lecz nie można jej było przedawkować zgodnie z zasadą, że lekarstwo podane we właściwej dawce leczy, jednak gdy poda się go za dużo, może stać się trucizną. Minister natomiast, wbrew zakazom, jak kamikaze, przekraczał granice, stawiając kraj na skraju katastrofy, po czym z gracją zawracał, by oskarżyć prezesa o wywołanie kryzysu. Dotychczas prezes uważał, że to jemu udało się stworzyć zespół ludzi, Pozbawiony zdolności samodzielnego myślenia, który w swoim, którzy w swoim oddaniu wykonują każdy bzdurny rozkaz ministrowi i na tym polu udało się go prześcignąć. Jeśli ludzie byli jeszcze bardziej bezmyślni, co w, sposób, co w sporach opartych na e, e, absurdzie dawało ministrowi przewagę. Gdy prezes wychodził z założenia, że bezmyślność ma granice, współpracownicy ministra potrafili dowieść, że takowe nie istnieją. A w świecie bez granic prezes zaczynał czuć się niepewnie. Nie wiem, czy państwo się domyślają, o jakim ministrze jest mowa w tym fragmencie, ale to też jest chyba. Niezwykle trafna, bezlitosna dość analiza? No znowuż jest to tak naprawdę odwołanie się do pewnych teorii, prawda? No bo jeżeli idziemy z dyktaturą, jeżeli w państwie demokratycznym naruszamy zasadę, no to musimy być albo cynikami, albo osobami. Powiedzmy, no, niespecjalnie analizującymi rzeczywistość, ja tu używam, powiedzmy, określenia głupota. No i wydaje mi się, że każda dyktatura szuka takich postaci, to znaczy cyników, którzy na zimno kalkulują, co się im opłaca i używają. Argumentacji, którą my uważamy być może za głupią, natomiast robią to z pełnym wyrafinowaniem dla własnego interesu. No, ale też każda yy, dyktatura no, potrzebuje swoich, powiedzmy, takich, nie najbardziej. Analizujących rzeczywistość i potrafiących ją zrozumieć ludzi, którzy swoim sercem i oddaniem będą ją wspierać. W związku z tym wydaje mi się, że no to otoczenie prezesa pokazuje taką niezmiernie ciekawą gamę postaci, z jednej strony z ludzi cynicznych, niezwykle groźnych, no z drugiej strony no takich radosnych kretynów, którzy po prostu przekazują no właśnie, pewne informacje. I... Zawsze inteligencja polska zastanawia się, Dlaczego prezes dobiera sobie tak przerażających kretynów i daje im tak niezwykle odpowiedzialne stanowiska, no, jak, jak premiera, ministra spraw, no, wszystkich właściwie, kompletu i tak dalej. Wielu sądziło, że to być może robi to po to, żeby upokorzyć inteligencję, żeby upokorzyć stare elity, pokazując, że... Największy kretyn może ich zastąpić w każdej sytuacji, a pan to tłumaczy nieco... Znaczy odmiennie. na pewno tych tłumaczeń jest kilka, to znaczy to, żeby wyeliminować elity jest oczywiste, prawda? No bo jeżeli człowiek, który nie ma nic do powiedzenia, staje się pewnego rodzaju... Autorytetem, no to w zasadzie przestajemy tych autorytetów szukać. No bo dlaczego mamy szukać kogoś, kto nie ma nic do powiedzenia? No ale poza tym wydaje mi się, że w polityce jest ważne serce, ważna jest szczerość i przekonanie. No i teraz, jeżeli znajdzie się takiego cynicznego zwolennika, ale proszę jest dać mi skończyć. Jeżeli znajdzie się cynicznego zwolennika dyktatury, który dla swoich interesów no, jest poprzeć każdą bzdurę, no to on nie ma właśnie tej szczerości, która przekona wyborców. Natomiast jeżeli się znajdzie takiego rączego kretyna, który mówi no, pewne bzdury z pełnym przekonaniem, to w nim jest serce, w nim jest zaangażowanie. No i w tym momencie prezes rzeczywiście ma pewien wachlarz postaci, bo ma tych powiedzmy ludzi, którzy są w stanie Zrobić i powiedzieć wszystko, no, ale tam nie ma tego entuzjazmu. No i dopełnia ich właśnie tymi rączymi kretynami, którzy to mówią z głębokim przekonaniem i są w stanie wykonać no, każdą bzdurę z poływu serca. No i doświadczenie nas uczy, że to działa. Że to działa. No działa, bo. Doprowadziliśmy rzeczywiście do sytuacji takiej, że wszystko staje się relatywne. Ja pamiętam wystąpienie kiedyś profesora Matczaka przed Ministerstwem Sprawiedliwości w czasie jednych, jednego z wieców, gdzie on opowiadał o tym, że tak naprawdę to, co robi ta autorytarna władza, to zmienia znaczenia pojęć, czyli ludziom, którzy Ograniczają tak, wolności konstytucyjne, dają na przykład nagrodę człowieka wolności. No i teraz w momencie, kiedy świat jest postawiony na głowie, on mówił, zawsze powtarzajmy, że jest odwrotnie, że jest inaczej. Ale to jest szalenie niebezpieczne. No bo jeżeli nazywamy pewne zdarzenia, słowami o zupełnie przeciwstawnym znaczeniu, no to tak naprawdę wszystko przez znaczy nic nie jest prawdą. Czyli właśnie wchodzimy w ten świat orwellowski roku 84. Ja nie mówię tutaj o pewnym prawda, zdarzeniach, no nazwijmy to w zakresie wchodzenia już w jakąś Powiedzmy, taką eliminowanie ludzi, prawda? bo dyktatura też do tego dochodzi. Tylko ja mówię o tej dyktaturze w sferze umysłu, czyli to jest z jednej strony wykluczanie, ale z drugiej strony doprowadzanie do tego, że wszystko jest relatywne, że już nie wiemy, jakie słowo co znaczy i nie mamy nikogo, do którego możemy się zwrócić o poradę, bo wyeliminowaliśmy autorytety. Słowom, które kiedyś były jednoznaczne, nadajemy zupełnie inne znaczenie, no i w związku z tym stajemy się absolutnie bezradni. No i w tej bezradności już nie wiemy, co zrobić. I chyba na tym właśnie no, polega dyktatura, żeby ci ludzie, którzy nawet jej nie popierają, no, uznali, że. Tracą grunt pod nogami, że znajdują się w takim bagnie, które się zapada i najlepiej złapać, znaczy gdzieś się po prostu schować i przetrwać. I wydaje mi się, że to jest szalenie niebezpieczne, bo ja historii, lubię szukać odnośników w historii. I tak naprawdę w tej chwili to, co mamy, to mamy taki poryw demokratycznego serca, prawda, wokół tej opozycji, z wszyscy no, ludzie, dla których słowa demokracja, prawa wolności, prawa człowieka są bliskie, skoncentrowali się i jest taki olbrzymi zapał, prawda, żeby przywrócić normalność, żeby słowom nadać pewne znaczenie. Tylko jeżeli to się, to się uda, to będzie cudownie, natomiast jeżeli się nie uda, no to mi się troszeczkę przypomina rok 1930. Prawda. Piłsudski tworzy pewną taką. Też dyktaturę, no bo najpierw to był zamach majowy, prawda? Wejście z PPS-em w porozumienie, i nagle nieśwież, wejście z konserwą, no i tworzenie dyktatury, eliminując te wszystkie siły liberalne. No i znowuż jest zryw w postaci centrolewu, prawda? Ludzie wychodzą na ulicę, protestują to jest bliskie sukcesu. Dochodzi do aresztowań, dochodzi do procesu brzeskiego, no i co się dzieje dalej? Tak naprawdę martwota intelektualna. Wszyscy się chowają, trapa, tracą zapał, ta sanacja. Przecież proszę zobaczyć, że od 30 roku do 1939 w polskiej historii tak naprawdę nie pojawiło się nic. To jest taki maraz myśli. W zasadzie ci oficerowie, którzy się jeszcze tam trochę siłują z tendencją, która znowuż trafiają komuniści, ta endecja do mm, Berezy. Ale tak naprawdę to jest zasta. Tak, no taka, taka oblepająca breja, obrzydliwa, wstrętna, w której, z której czasami wystają tylko ekstrema, prawicowe i lewicowe. Wystają, że coś im się chce, ale to, co im się chce, jest w miarę przerażające i z całą pewnością... Nie jest receptą na naprawę. No ja właśnie jestem troszeczkę przerażony, że jeżeli nam, znaczy nam mówię o ludziach, którzy po prostu szanują normalność i demokrację, te wybory 15 października nie, wyjdzie, nie wyjdą, to nastąpi taka dekadencja, prawda? No wszyscy pójdą na emigrację wewnętrzną i to się może powtórzyć, więc dlatego mm, bardzo ważne jest, no, Pokazywanie tych mechanizmów i pokazywanie no, też, tak, że... Ale to jest adresowane do inteligenta. Inteligent raczej nie ma wątpliwości, na kogo głosować i jakie powinny być... No tak, ale te, jak powinna teraz wyglądać. Przeszliśmy trochę z przyzwoita Polska, na... tak, dobrze. To teraz wróćmy do książki, bo tu jest, proszę Państwa, przepyszny opis obiadu pani Julii Trybunalskiej. O zapomniałam buraczków do kotlecików. Już po nie biegnę do kuchni, powiedziała. Kiedy zniknęła za drzwiami, uśmiech z twarzy siwołosego mężczyzny spadł z hukiem na podłogę i się roztrzaskał. Co to była za lura, warknął. Myślałem, że tego nie przełknę. Wziąłeś kropkę żołądkowe? Oczywiście jak pan prezes kazał Dawaj. Minister odmierzył stosowną dawkę, którą siwowłosy wypił jednym haustem. trochę lepiej. Nalej mi jeszcze lufkę! Minister wyciągnął srebrną piersiówkę. Po wypiciu dwóch głębszych uśmiech prezesa, zebrał się z podłogi i powoli wrócił na twarz. Prezes wbił widelec w kotlet, oderwał kawałeczek i spróbował. Jezu, co to za świństwo! Wypluł mięso na dywan. To babsko chyba chce nas otruć. otruć. Mariusz, dawaj talerz. Mój talerz, po co, panie prezesie? Proszę nie, dawaj natychmiast, masz to zjeść. Nie chcę! odpowiedział prezes. Odpowiedział minister. No i właśnie tego typu perełki, niech mi pan powie, ma pan jakiegoś kota w mieszkaniu Julii Trybunalskiej, żeby odtworzyć? Czy to jest dzieło, odtworzyć autentyczne wydarzenie, czy to jest dzieło pańskiej wyobraźni? To jest dzieło wyobraźni, no ale mogę sobie, że tak powiem, pewne Kultura rzeczy. Kultura no. kulinarna w Polsce leży na ziemi. Szczerze mówiąc, gdzieś tam pojawiały się. Jakieś próby podniesienia tego z podłogi, więc wyobrażam sobie, że mielone i pomidorowa mogą stanowić ja szczyt osiągnięcia. Ja uważam, że przynajmniej, że tak powiem, gdzieś na zewnątrz ci mistrzowie kuchni się pojawiają, ale proszę pamiętać pojawiają o tym, że. Pojawiają się gdzie... u nas, ale często zostają zmuszeni przez niewdzięczną publiczność, która się na kuchni nie zna i jest strasznie tradycjonalistyczna. No, nie robią tutaj kariery. No ale kuchnia może być też zemstą. No i dalszy fragment jak gdyby nawiązuje do tego, że no jeżeli nie można że tak powiem za doprowadzanie pani... prawnika do Julia, sytuacji troszeczkę upokarzającej, daje się tak. zemścić publicznie, no to można właśnie przez kuchnię. No i tam to jest takie znęcanie się nad tym siwowłosym mężczyzną, no, który sobie oczywiście radzi przerzucając obowiązek spożywania pewnych potraw na swojego, tak. że tak powiem, przybocznego. Minister, miłośnik gier komputerowych, szybko rozpracował tajniki kierowania kotem, sprawnie przeprowadził go przez podziemne korytarze, dotarł zgodnie z narysowanym planem do salonu, stanął oko w oko z prezesem, gdzie byłeś tak długo, Martwiłem się o ciebie na demonstracji, wyjaśnił kota, właściwie minister. Zgłodniałem trochę, może zamówimy coś do żarcia. Pizzę czy burgera? Burgera zdecydował minister, dziękując Bogu za przebiegłość cybernetyka, który zainstalował w paszczy kota maszynkę do mielenia żywności. Innymi słowy, kot prezesa uwielbia chodzić na demonstracje przeciwko prezesowi, przy czym... Spora część tych demonstracji, jeśli nie wszystkie, są zorganizowane przez służby podległe innemu ministrowi i jego zaprzyjaźnionej parze ze służb specjalnych. No. Idziemy z duchem czasu i ja jestem wyłośnikiem serii Mission Impossible i podobnych rzeczy, gdzie już, że tak powiem, szpiegowie nie posługują się tylko jakimiś szyframi pod kamieniem, tylko nowoczesną techniką. No i do tej książki też wkracza nowoczesna technika, czyli cod, tak, który jest tam użyty do różnych operacji specjalnych związanych z przejęciem władzy. No właśnie, proszę państwa, ponieważ w tej książce w tej książce, proszę państwa, władzę nad krajem przejmuje skutek niewiarygodnych, po prostu piętrzących się intryg i kontrintryg, ni mniej, ni więcej tylko kot. A jak do tego doszło? No no, to ale to jest Państwo powiedzmy sobie to, to pozytywne rozwiązanie dla kraju. To jest, oczywiście to pozytywne rozwiązanie dla kraju, bo kot przejawia cechy y, pozytywne. Jako kolejnego wroga premier narysował sylwetkę kobiety zwanej w kręgach politycznych betonową, beatą albo modnisią. Ten pierwszy przedomek zawdzięczała hardości. Mówiono, że jest niezłomna, gotowa każdą zleconą jej bzdurę doprowadzić do końca bez względu na to, z jaką śmiesznością się to wiązało. Tutaj przedstawia pan charakterystyki kilku. A właściwie kluczowych postaci współczesnej władzy. Ojciec opiekun wzbudzał szacunek premiera, ponieważ najbardziej wierzył w ekonomię. Przedsiębiorczość przedstawicieli Boga na Ziemi nie dziwiła premiera. Ta grupa zawodowa, sztukę tę praktykowała przecież niezmiennie od 2000 lat. Premier podziwiał ojca opiekuna za to, że. Stworzył imperium finansowe, zbudował na kulcie, ze interium, imperium finansowe, zbudował na kulcie prezesa. Jak to zrobił? Już tłumaczę. W życiu osobistym prezes słynął z cech, które jego otoczenie starało się ukryć. Gdziekolwiek się pojawiał, pozostawiał po sobie kłaki kota, łupież i plamy po jedzeniu, które służby sanitarne posuwające się za prezesem sprawnie usuwały. Ojcu opiekunowi udało się dostrzec w tych ziemskich śladach pozostawianych przez prezesa potencjał ekonomiczny. Nie sprzątać mi tego! wrzasnął na ludzi w białych fartuchach, którzy próbowali sterylizować utylizować serwetę z tłustymi plamami po zupie pomidorowej pozostawionymi przez prezesa na wieczerzy u ojca opiekuna. Gospodarz kazał starannie zabezpieczyć każdą pozostawioną plamkę, każdy pyłek łupieżu, a także każ każdy kocikłaczek, po czym pakował te pamiątki w ślicznie zaprojektowane opakowania z własnym logo i certyfikatem oryginalności. Owe pamiątki sprzedawał swoim wyznawcom na mitingach. Też niezwykle prawdopodobne. Znaczy, pomysł jest opatentowany, tylko chciałem powiedzieć, więc jeżeli, że tak powiem, środowiska kościelne chciałyby z tego skorzystać, to ja <grym> będę się dopominał swojej, że tak powiem, części wynagrodzenia. Tak, i jeszcze, kreślił Pan. Premier najbardziej znienawidzoną twarz w okularach nienawidził tego zagończyka, który zamiast zajmować się tym, do czego był powołany, czyli sprawiedliwością, co z kolei w ogóle nie interesowało premiera, co chwila. Wdzierał się na jego terytoria, obsadzając spółki skarbu państwa swoimi zwolennikami, jak ja go nienawidzę! Myślał premier, uderzając ze złością długopisem w narysowany profil jak w laleczkę łodu. Premier nienawidził tej kreatury, jak można dopuścić, żeby prawnik nienawidzący prawa mógł objąć resort sprawiedliwości. Każda jego decyzja była. Porażką i, i, i sprawiała, to była porażka i kłopoty. E, przypominał sobie premier, a mimo to minister trwał na swoim stanowisku, był nie do ruszenia. Co on może mieć na prezesa? Mruknął premier. Co on wie, że prezes nie może mu nic zrobić, choć powinien? Co on na prezesa e, ma, że odważa się z nim rozmawiać prawie jak równy z równym? Też myślę, że nie będzie kłopotu z rozszyfrowaniem postaci, której no to tak jest bardzo to jest. Zbieżność, pan zbieżność ten. to znaczy wydaje mi się, że we wszystkich właśnie takich tworzących się mikro czy dyktaturach te postaci są dosyć podobne, więc oczywiście zbieżność z bieżącą polityką jest przypadkową, bo to są postaci bardzo uniwersalne Wynierne, tak, i one tak. czy na Każde Węgrzech, epoce, czy w Turcji, tak. czy w Boliwii, no, pojawiają się. W każdej epoce. Tak, no prześmieszne jest ostatnie, proszę Państwa, <laughs> ostatnie opowiadanie z cyklu czterech. Zawiera też arcy charakterystyki, ale jest takim, jakby to powiedzieć, apogeum groteski, jaką sobie można wyobrazić, chociaż ta groteska trzeba przyznać, że jest <laughs> w miarę przerażająca. O Julii trybunalskiej już było, ale jest ale szalenie ciekawe, ale nie mogę za dużo czytać. No, ale tutaj już muszę przeczytać. Siedzimy w salonie. Minister sportu rozparty na kanapie, a ja świeżo przez niego ozdrowiony naprzeciwko. Minister spogląda porządliwym wzrokiem na e, butelkę e, jak to się czyta? Muszę mi z sobą już nie pamiętam. E, Talamor du. Ach, to ten Irlandzka to ja, ja się czuję niekompetentny w kwestiach whisky. Kot odgadując jego pragnienie, nalewa nam porcję na 12 palców. No to na zdrowie minister wypija jednym chaustem, a my za nim. Kot rozlewa następną kolejkę. Za interesy wznoszę toast. Szukam, stukamy się szkłem i wypijamy do dna. Kot ponownie rozlewa, minister sięga do kieszeni po paczkę fajek. Odmawiam, tłumacząc, że COVID mnie dusi. Kot z ministrem łapczywie się zaciągają, atmosfera staje się coraz bardziej przyjazna, co oznacza, że możemy przejść do interesów. Przedtem jednak muszę coś ministrowi powiedzieć. Zbieram się na odwagę i jednym haustem wypijam kolejną szklankę whisky. Nieoczekiwanie ciszę przerywa dźwięk dzwonka. Minister zrywa się z kanapy z jego rozanieloną, a jego rozanielona twarz e, e, w ułamku sekundy zmienia się w trupio bladą. To CBA, przyszli po mnie, szepce przerażony. E, wystawili mnie koledzy, a rano mówili, że jestem nietykalny jak Al Capone. Spróbuję zwiać przez taras. Panie ministrze, pan minister poczeka, przytrzymuje go. Gdyby to było CBA, to już by wywalili drzwi, to pewnie ksiądz. Gwiazdka się zbliża, więc księża zaczęli chodzić z kolędą. Tak, to on, potwierdzam, wyjrzawszy przez okno. Minister oddycha głęboko zaciąga się papierosem oraz twarz powoli nabiera rumyńców. Mogę z nim pogadać, pyta kotle, już chwiejnym krokiem podchodząc do drzwi. Nic tu ksiądz nie dostanie, całą kasę, oddaliśmy Owsiakowi. Proszę wybaczyć przedługie cytaty, ale nie mogę sobie odmówić jej przyjemności. <laughs> Jeszcze jeden. Odpoczywaliśmy z kotem w fotelach przy kominku, sądząc świeżo zaparzoną kawę. Nagle sielankowy nastrój zagłuszył odgłos podobny do trąb jerychońskich dochodzących z ulicy. Dźwięk wbił nas w fotel. Po minucie, która wydawała się wiecznością, trąbienie ustału, usłyszeliśmy głos Herolda: Z drogi, z drogi śledzie, bo prezes do was jedzie, o w mordę, zaklął szpetnie kot i robinsonadą godną Huberta Kostki. Wskoczył do kartonu z ozdobami choinkowymi, które przywilejkliśmy do domu z piwnicy. Chciałem pójść w jego ślady, ale nie zdążyłem, bo drzwi wyleciały z zawiasów i pokój zaroił się od mężczyzn w nienagannie skrojonych garniturach. Po chwili leżałem na podłodze z głową w kominku, z tuzinem pistoletów przyłożonych do skroni. Dzień dobry, panie mecenasie! przywitał mnie jeden z przybyłych mężczyzn ciepłym, przyjaznym głosem. Przeprowadzamy rutynową kontrolę mieszkania, żeby sprawdzić, czy jest tu bezpiecznie, ponieważ pan prezes chce się z panem zobaczyć i przybywa z wizytą. Ale ja nie chcę się widzieć z panem prezesem, próbowałem protestować. To bez znaczenia odparł mężczyzna, to pan prezes decyduje, z kim chce się zobaczyć. Proszę współpracować, bo możemy się pogniewać. I już obiecuję, że ostatni fragmencik. Zanim zdążyłem odpowiedzieć, usłyszałem odgłos przypominający tarcie karoserii o ścianę dochodzące z holu. Do salonu wniesiono wielką opancerzoną lektykę. Noszowi postawili ją na podłodze, drzwi od lektyki otworzyły się i pojawił się on, prezes w czystej postaci. Pozdrowił wszystkich machnięciem dłoni, po czym zaczął schodzić. Przyjrzałem mu się uważnie. Był ubrany w nienagannie skrojony garnitur w prążki, szyty ręcznie w którejś z pracowni przy Savile Row w Londynie. <laughs> w kieszeni marynarki widniała poszetka, a w butonierce był wetknięty świeży czerwony goździk. Na nogach nienagannie wyczyszczone czarne lakierki, a na głowie idealnie dopasowany melonik. Jak Państwo wiedzą, groteska osiąga szczyty, po prostu rysy, Himalaje groteski. Nie to wszystko ma sens, bo tam dochodzi do zamiany elektoratu, więc chcąc przejąć elektorat, powiedzmy, inteligencko demokratyczny, prezes się zmienia. Czyli istnieje ukryte drugie dno w tej opowieści, ale wizja prezesa w Meloniku i nienagannie skrojonym w Londynie garniturze bardzo mnie rozbawiła. Wydała mi się bardzo groteskowa. Pięknie. Yy, nazwał pan to opadanie sen yy, i mówił pan, że, to, yy, że, że był chory na COVID. To rzeczywiście pisał pan wtedy? Nie. Prawda, tak, rzeczywiście to jest to prawdziwa, bo Tyn. ona się zaczyna jak mam COVID. Mam przed sobą tam ileśnik kwarantanny, no i mogłem to albo przespać, albo jakoś spożytkować. No a ponieważ miałem gorączkę, to po prostu zacząłem prowadzić covidowy dziennik, no i te moje różne mary senne yy, zaczynałem przekładać. A ta niezwykle sprzyja pańskiej kreatywności. To może należy powtórzyć. Był pan niedawno w szpitalu, zwiedzałem się. Yy, no ja pracuję nad tym i takie zapisy szpitalne yy, też robię. Natomiast oczywiście ja to wtedy publikowałem na. Facebooku. No i te codzienne zapisy covidowe miały tak dużą publiczność. Nawet jak przerwałem yy, kwarantannę, no to moi czytelnicy protestowali i pytali, czy nie mógłbym tego jeszcze tak, że, m, pociągnąć. Że, że czy mogło no jakoś i... Pana znowu zarazić. Ale to była rzeczywiście no, choroba bardzo w, że tak powiem, pobudzająca pobraki. Po no wszystko... To jest zdumiewające, dlatego, że kiedy człowiek jest chory, <coughs> cała reszta świata przestaje się Liczyć w sposób istotny i zaczyna się nagle obrzydliwie na sobie koncentrować cały altruizm często znika i wtedy człowiek no, się robi tak, strasznym egocentrykiem bo życia, moje wspomnienia, <kli> więc właśnie to jedyne to jest jedyne opowiadanie, które jest pisane jako narrator. Tak, to są ja sobie... moi goście, mój kot, moje przeżycia i tu jest bardzo dużo opowieści prawdziwych, bo jak gdyby. W ogóle to się zaczyna od tego, że miałem zaszczyt reprezentować Radka Sikorskiego przeciwko panu prezesowi ochronę dóbr osobistych, gdzie uzyskaliśmy wtedy nakaz chyba zapłaty na kwotę 700 tysięcy. Prezes był bardzo z tego powodu niezadowolony, była jakaś taka na ten temat publiczna debata no i Lekko jak gdyby ja miałem wtedy no przystąpić do egzekucji ale zachorowałem no i gdzieś ta moja wyobraźnia zaczęła pracować na okolicznościach które rzeczywiście się działy no bo właśnie mieliśmy ten nakaz no i nagle już nie wiem czy to był sen czy to była jawa czy co jest prawdą co nie jest prawdą że dzwoni do mnie telefon, dzwoni sekretarka, mówi, że mamy olbrzymi tłum, który napiera na drzwi kancelarii. Ja proszę o ustalenie, o co chodzi. Okazuje się, że to są kompojnicy, którzy biją się pod kancelarią, bo każdy chce przejść do historii, każdy chce mieć prawo pana prezesa. No i nagle okazuje się, że to jest niezwykły biznes, bo dzwonią do mnie z Muzeum Chyba Ochrony Demokracji w Kabulu, prosząc, czy nie sprzedał. By mi w ramach licytacji, właśnie dobytku prezesa jakiegoś fotela. Potem dzwoni klub dyktatorów z Moskwy, który bardzo chce mieć pamiątkę, no i pojawia się rzeczywiście bardzo dużo postaci. Którzy, no oczywiście, zjawia się ksiądz, opiekun, który chce tam ciąć, że tak powiem, każdy przedmiot i w tych swoich, że tak powiem, opakowaniach sprzedawać jako relikwię. Także. Ja w zasadzie nie, nie wiem do końca, czy to była prawda, czy. No, a, a potem następnego dnia właśnie zaczynają przychodzić. Chyba pani Mateuszowa wtedy tak. przyjeżdża w sprawie y, jakiejś kupna ziemi. Tak. Wpada niejaki Mateusz też tam się doradzić w jakichś sprawach. No i to był bardzo ciekawy okres, bo rzeczywiście spotykałem się z elitą władzy. No i gdyby nie ten incydent z Robertem Górskim, który mnie no, obrzydliwie, jak się mówi, z buta potraktował, to to Był to przecudowny okres. Przecudowny okres. A chętnie bym zapytał, bo nie wiem, pan zapewne nie, nie ma upoważnienia, żeby mi to wyjaśnić, dlaczego Radek Sikorski zlitował się nad prezesem i mu te 700 tysięcy odpuścił? No, i tu wchodzimy w sferę tajemnicy. Tak. Więc pozostawię to, to muszę bez, jego zapytać bez, bez odpowiedzi. Pewno, tak. Także no, on ma prawo swojej tajemnicy zdradzać. Pewnie, że tak. A jak się skończyło? Bo Pan też reprezentował Geralda Birkfelnera, który został, no, jakby to powiedzieć, okradziony podwójnie. No, raz najpierw go naciągnięto na jakieś tam inwestycje, robienie projektu dwójwierzb przy Sebrnej, a potem jeszcze prezes osobiście wyciągnął od niego kopertę z gotówką 50 no, tysięcy złotych, którą z... przekazał podejrzanemu jakiemuś byłemu księdzu czy księdzu no, autentycznemu. Były takie sytuacje, które jak gdyby były dalekie od pewnych tradycyjnych, że tak powiem, zachowań polityce do i w biznesie. pierwsza runda została zakończona nokautem przez ministra sprawiedliwości który po prostu odmówił przesłuchania prezesa na te okoliczności bo prezes mógłby się czuć niezręcznie by będą przesłuchiwany. No oczywiście no, tak to bardzo W związku z tym postanowił tą sprawę uciąć i uznał, że tutaj nie ma żadnych nagannych zachowań, powiedzmy, w dawaniu cudzych pieniędzy przez Tam prezesa partii. Tam nie było partii. zachowań, natomiast pan i, i pan Roman Giertych zachowywaliście się nagannie i wszczęto co najmniej ze dwa śledztwa. Tak, to bo myśmy chcieli jako pełnomocnik pokrzywdzonego pytać prezesa no i uznano, że pytanie prezesa o cokolwiek przez adwokatów Stanowić jest zbyt dużą śmiałością karnego, i trzeba tak. karać, no ale... W tej chwili rzeczywiście Roman Giertych jest w tej ciekawej sytuacji, że jest kandydatem pana prezesa, więc jestem strasznie ciekaw tej debaty, gdzie staną naprzeciwko siebie. I... Ach, znowu pana fantazja ponosi, panie mecenasie. Już widzę pana prezesa, jak staje naprzeciwko Ale ja wierzę ja w Romana Giertycha. No, jeżeli jego przeciwnik, że tak powiem, w osobie własnej się nie pojawi, no to ja... Wierzę, że na każdym rogu y, ulic Kieleckich będą teatry kukiełkowe, gdzie ta debata będzie trwała w formie kukiełek. No możemy teraz, też są takie, jak to się nazywa, teraz uciekło mi słowo, że można czyjąś podstać odzwierciedlać, to, y, prawda, więc y, można wystawiać aktorów, więc ja naprawdę wierzę tutaj, że... Sztuczna inteligencja cuda yy, potrafi. Tak, ale to ma specjalną deepfake. hologram chyba to się nazywa. A hologram nie, no to stare, I... przestarzałe to się nazywa deepfake, prawda? No, to... ale w każdym razie ja wierzę w Romana Giertycha, że on nawet jak prezes przed nim ucieka, to on go stworzy jakoś wirtualnie inaczej, żeby do tej debaty móc doprowadzić. Także namawiamy państwa gorąco do śledzenia debaty pomiędzy adwokatem Romanem Giertychem a prezesem Jarosławem Kaczyńskim. A te procesy przeciwko panom chciał, czy tam postępowania dyscyplinarne, wytaczać człowiek, który też tutaj jest pod niezbyt pochlebnym. Jakby to powiedzieć określeniem małpoluda, czy też ksywką, występuje w pańskiej książce. Nie, nie, no I w końcu tej... udało mu się, czy nie? Nie, nie, nie. Nie, nie ma żadnych oczywiście odniesień to do znaczy, rzeczywistych nie, no, postaci. Chciał to... wytaczać to chyba inny poseł, bo skargi, no, to jest zawsze tak, że no, to jest, jak pan pamięta, Hawla i ten y, esej Siła bez silnych, no to tworzenie dyktatury czy komunistycznej, czy każdej innej polega na tym, że w pewnym momencie władza już nie musi nawet niczego pilnować bo znajdą się obywatele, którzy pilnują za władzę. Więc władza już może być nawet liberalna, bo już tak nauczyło obywatelów, że oni pilnują innych. No i tutaj nawet, powiedzmy, prokurator generalny nie musiał działać osobiście, bo znalazło się, że tak powiem, kilku posłów ochotników, którzy tam na nas pisali różne donosy. No a. Mm, był rzeczywiście taki prokurator, obecnie członek chyba Trybunału Konstytucyjnego, który to nadzorował, no już podejmował merytoryczne decyzje, no ale one musiały być słuszne, no skoro on z tego zastępcy prokuratora trafił jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego, to znaczy, że robił dobrą robotę. No tam było tak, że rzeczywiście kierował różnego rodzaju na nas skargi, te skargi były... Na ogół umarzane z powodu brak cech, przestępstwa, no bo te skargi polegały na tym, że właśnie chcieliśmy przesłuchać prezesa, a to jest w państwie naszym niedopuszczalne, no ale było też śmiesznie, bo to trafiło aż do Sądu Najwyższego, do tej słynnej izby dyscyplinarnej, która nawet ona już nie była w stanie chyba zgodzić się ze skarżącym, czyli właśnie tym zastępcą, no bo on składał odwołania w sprawie, której mu to nie przysługiwało. On dużo robił, więc mało czytał, więc nie do końca chyba znał te wszystkie prawnicze zasady, no ale myślę, ta, że się to... w Trybunale Konstytucyjnym... chociaż. Teraz byłem zbyt dużym optymistą, powiedziałem, że się w Trybunale Konstytucyjnym nauczę, ale zapomniałem, że Trybunał Konstytucyjny już tak naprawdę zaprzestał jakiejkolwiek działalności, bo tam się wszyscy zbuntowali. Tylko tak. już nie pamiętam Klinczują o co, bo się. Ta, nie, nie, zamil... takich rzeczy nie, no, ale, ale, ale być zamilczyli. może są prowadzone jakieś kursy kulinarne i. I generalnie poziom... No nie wiem, czy by się znaleźli nie... odważni, bo prezes musiał, no ale nie wiem, czy by ktoś dobrowolnie poszedł na śniadanie do Trybunału. Też no. racja, też racja. A proszę mi powiedzieć, jaki jest, bo już ponad dwa lata temu chyba złożyli panowie, to znaczy pan Roman Giertych i pan wniosek do Trybunału Karnego w Hadze. O co to chodziło znaczy, i czy jest jakieś rozstrzygnięcie? To, chodziło... czy to o to, że konwencja rzymska w naszej ocenie zachowania Władzy zostało przez zachowanie władzy została naruszona. Związane to było jak gdyby, no z licznymi zachowaniami władzy na różnych protestach, więc myśmy, jak gdyby dokonali analizy tych wszystkich protestów, gdzie obywatele bronili konstytucji niezawisłych sądów dochodzili swoich praw no i przeanalizowaliśmy, w jaki sposób władza z nimi postępowała i uznaliśmy, że cały kształt. Zachowań narusza traktat rzymski, i funkcjonariusze powinni z władzy za to odpowiedzieć. Złożyliśmy rzeczywiście hmm, chyba na koniec roku 21 zawiadomienie do trybunału w Hadze, no ale wtedy wybuchła wojna w Ukrainie. No i w tym momencie uznaliśmy, że jednak charakter zbrodni rosyjskich wobec narodu ukraińskiego no jest nieporównywalnie większe. No i w tym momencie jak gdyby pierwszeństwo przysługuje zajmowanie to się. To bez wątpienia, ale wniosek nie jest wycofany. Nie, tylko nie. Myślę, jest w kolejce, że no w tej chwili charakter tych zdarzeń, które mają miejsce, no zresztą to się skończyło. Proszę też pamiętać, no, wydaniem nakazu zatrzymania Putina prawda? No, po raz doszło do czegoś, że tak powiem, nieprawdopodobnego, że przywódca państwa jest ścigany przez Trybunał Haski. To było w związku z traktowaniem tych dzieci, które były przesiedlane tak. z Ukrainy do Rosji. Tam też rzecznikowi taki sam nakaz został wydany wobec rzecznika praw dziecka w Rosji, czyli no, pokazali rzeczywiście pewną tutaj determinacji, aczkolwiek no, oczywiście biorąc pod uwagę pewne możliwości, którymi Trybunał na Hadze dysponuje, no wykonanie tego nakazu jest problematyczne, znaczy niemożliwe w tej chwili. Panie mecenasie, ja takie pytanie może trochę osobiste, ale w pańskim zawodzie spotyka się często Pan z ludźmi, delikatnie mówiąc, kontrowersyjnymi, często z przestępcami prawdziwymi. Czy Zauważa Pan u siebie objawy tak zwanego syndromu policjanta, to znaczy, że podejrzewa Pan, tak jak policjant, który ma do czynienia tylko z przestępcami? Że w gruncie rzeczy wszyscy ludzie mają złe intencje, wszyscy ludzie są przestępcami i nie są tylko dlatego, że nie mają okazji. Jest coś takiego w panu? To znaczy, ja myślę, że. Brak gdybym, iluzji w stosunku do dobroci. Bliżnego. To przyznał, to bym się niejako poddał, bo ja jestem z wielkim fanem Hemingwaya. Czytałem, wychowałem się na Hemingwayu, no a to Hemingway powiedział, że człowiek nie tylko przetrwa, ale zwycięży, więc na pewno dostrzegam w człowieku pewne ułomności, dostrzegam w człowieku no, pewną chęć ulegania. Pokusą, prawda? zwłaszcza w stosunku do prawda, myśli Fenicjan, którzy wytworzyli płatnicze. No uważam, że człowiek pod wpływem silnych emocji, jak nienawiść, miłość, no może naruszać pewne zasady, ale myślę też, że gdzieś ostatecznie człowiek zwycięża. Zresztą to wszystko jest bardzo relatywne, bo na przykład bardzo często w ludziach, którzy łamią jedne zasady, widzę niesłychane bohaterstwo i heroizm w innych sferach. Zresztą pamiętam taki film, który zwrócił na mnie, zawładnął gdzieś moją wyobraźnią, uśmiech mi tytuł, ale zaczyna się od tego, że dwaj policjanci kontrolują. Mężczyznę, który jest ciemno skóry, jest żoną, no i oni gdzieś go, jego i tą żonę, no bardzo upokarzają, nadużywając prawa, więc pojawiają się jako takie postacie jednoznacznie naganne. No i potem ci ludzie pojawiają się w różnych konfiguracjach, i na koniec ci sami. Policjanci właśnie w jakiejś sytuacji dla tych samych osób już, bo tam chodziło o pewne, pewne dyskomfort moralny no, zagrażających zdrowiu yy, gdzieś postępują niezwykle heroicznie. Więc myślę, że ludzie nie są. Znaczy oczywiście, że są ludzie jednoznacznie zli, są demony zła, ale Człowiek nie jest absolutnie jednoznaczny, i wśród tych ludzi, których bronię, często też widzę wspaniałe cechy charakteru, więc jesteśmy no przede wszystkim bardzo nierówni w swoich postawach, decyzjach. Możemy na przykład być nieodporni na środki fenickie, ale być bardzo bohaterskicy w sytuacjach, gdy dla kogoś występuje jakieś bezpośrednie zagrożenie. więc Dlatego to nie jest tak, że człowiek jest jednoznaczny. Człowiek nie jest jednowymiarowy, tak. Demony zła powiedział Pan, proszę powiedzieć. W takim razie, czy ma Pan jakąś hipotezę, dlaczego te demony zła znajdują taki posłuch? Z taką łatwością zyskują popularność i stają się liderami. No, wydaje mi się, że po pierwsze wygrywa ekonomia, to znaczy demony zła, żeby. Pokazać swoją tą, te dobre cechy, no w jaki sposób starają się użyć podatków, które płacą ludzie na przykupienie tych samych. Ale zanim ludzi. zdobędą y, tę moc dysponowania pieniędzmi z podatków, startują często z niskich pozycji finansowych, i tutaj mamy do czynienia, ale Budują jakieś imperium finansowe przeważnie, yy, znajdują bardzo hojnych mecenasów. Dlaczego im to tak łatwo idzie? To znaczy, no, przede wszystkim pamiętajmy, że to Pareto wymyślił, że jest rotacja elit, prawda? Każda elita się gdzieś zużywa no i jest zastępowana. Ale to zjawisko na... samo w sobie nie jest złe, chociaż tak, na początku tylko przeważnie. I chodzi o to, że zawsze w momencie, kiedy następuje ta rotacja elit. Może dojść do sytuacji, że te elity nie będą się wymieniać w oparciu o pewne, powiedzmy, możliwości, czy intelektualne, czy dorobek, czy rzeczywiste zasługi, ale też no, może wejść siła trzecia i bardzo ta, często to się dzieje, prawda? I teraz ta siła trzecia nie posługuje się pewną retoryką, czy intelektualną, czy retoryką opartą o rzeczywiste możliwości, tylko staje się demagogiczna, czyli przede wszystkim właśnie z jednej strony wzbudza strach, czyli pokazuje, że ludzie zostali oszukani. No i teraz bardzo łatwo jest człowieka, który nawet żyje, w luksusie przekonać do tego, że został oszukany, no bo ktoś ma więcej, ktoś ma lepiej, ktoś ma inaczej, prawda? Więc zawsze można w kimś obudzić taką, yy, powiedzmy, no, chęć poczucia tego, że zostało się skrzywdzone. No tak, A jeżeli jest... się to, wy, jeżeli się jak gdyby obudziło te demony, no to w tym momencie trzeba wskazać winnego. No i jeżeli się wskaże tego winnego, tego kozła ofiarnego, no to trzeba się zjednoczyć do walki. No i teraz na przykład no to, co się działo w Polsce w 2001, no proszę pamiętać, że no, prezes, jego otoczenie to był śmietnik politycznej historii. Mówię w tym sensie nie jakimś pejoratywnym, tylko że to było poparcie na... Poziomie chyba procenta, czyli osoby, którym już nikt nie wierzył, których nikt nie chciał zainwestować. No i nagle następuje moment, kiedy Lech Kaczyński zostaje w sytuacji powiedzmy, jakiegoś takiego braku laku, ministrem sprawiedliwości. No i on sięga po najstarszą, że tak powiem, narrację świata, czyli tu nie ma żadnej innowacji, że. Będziemy surowiej karać, będziemy walczyć z przestępczością. I teraz mamy sytuację absurdalną, bo z jednej strony te statystyki spadają, to znaczy cała ta polityka karna no, spełnia oczekiwania, to znaczy przestępczość, zwłaszcza przeciwko życiu, zdrowiu, czyli to, czego obywatel się najbardziej boi, spada. No i w tym momencie minister staje się demagogiem, będziemy karać, będziemy ścigać, no używa tej całej takiej narracji odchodzącej od rozumu i nauki, bo... Nie ma związku pomiędzy no, karą a drastycznością przestępczością. tak tak, kara, tak. I tak dalej, no, ale trafia na podatny grunt. No i wtedy następuje prześlenie, pojawia się znowuż jakiś poseł, który zasiada w komisji, który znowuż z jednej strony jest oceniany na poziomie mniej niż zero, no, ale z drugiej strony powiedzmy zdobywa zaufanie na tej powiedzmy mniej analitycznej publiczności, która jest podatna na pewne hasła, a już jej i tych haseł, i ich rzetelności, możliwości wykonania nie weryfikuje. No i teraz mamy sytuację absurdalną, że mamy y, minister Sprawiedliwości, który to prawo doprowadził już do skraju pozaprawności, no ale cały czas posługuje się retoryką, reformy, skuteczności, no i gdzieś ta tojka znajduje w dalszym ciągu fanów, co ono może dziwić. Sedno mojego pytania tkwiło w, w budowie imperium finansowego przez Jarosława Kaczyńskiego, początkowo wspomaganego przez swojego brata. Czy pańskim zdaniem yy, wszystkie te afery, które można wyliczyć od NF, y, OZZ, y, przez Telegrafy Srebrne i tak dalej, tego jest mnóstwo, no, są dosie w tej sprawie, więc nie będziemy teraz tego przytaczali. czy one mogą zostać wyliczone, część z tego się już przedawniła no, zapewne? Część się przedawniła, bo yy, myślę, że tak, że yy, był taki okres, no, kiedy powiedzmy na działania... Polityków, współpolitycy czy prokuratura no, patrzyła z pewną łagodnością Tak, umarzała sprawy ewidentnie do, do jakichś takich kryminalne. sytuacji skrajnych, czyli no, że kogoś złapano z łapówką, czy no, rzeczy ewidentne, albo nie, nie tworzył się pewien układ polityczny, no, bo tak było w sytuacji Wąsacza, którego no, oskarżono tak naprawdę. Za coś, co nie, nigdy nie zostało dowiedzione, czy no, też no, jest takich kilka spraw politycznych, które są ewidentnie nazwijmy to rozgrywką, a nie mają nic wspólnego z merytoryką, no to na ogół był taki okres, że po prostu polityków gdzieś się traktowało, znaczy było takie troszeczkę zawieszenie broni. Myślę, że to te badanie y, sprawy telegrafu no było dalekie powiedzmy no tak od jakiejś była. takiej bardzo dużej wnikliwości, Prokurator, ale który umarza potem robi karierę w szeregach ale to są sprawy już historyczne to znaczy jest w sprawie instytucja przedawnienia która Uniemożliwia po pewnym czasie ściganie, więc pewne zdarzenia z naszej polityki stają się zdarzeniami no, historycznymi, które może osądzić tylko historia, a już jak gdyby są poza zasięgiem prokuratorskim. Kiedy zwycięży dzisiejsza opozycja, kiedy do Polski powróci demokracja i e, pan prezes Kaczyński stanie na ławie oskarżonych jednak, zdjęty zostanie z niego parasol ochronny, bardzo szczelny. Czy podejmie się pan jego obrony? To znaczy tak, no pytanie jest trochę z tezą, bo pytanie zakłada, że stanie. Natomiast y, y, proszę pamiętać, że ta konstrukcja władzy, którą zresztą ja starałem się gdzieś pod tym kątem przeanalizować, no polega na tym, że pewne działania sprawcze powierzane są ludziom na stosownych odcinkach, prawda, więc... No tak, ale pan, pan był wiceprzewodniczącym Trybunału Stanu i zapewne sprawa zostanie poddana pod trybu Trybunał Stanu, czy Trybunał Stanu znajdzie paragrafy, żeby mimo tego, że prezes Rozmawiamy stara się... zupełnie hipotetycznie. Hipotetycznie, tak? że prezes bardzo rzadko sprawował jakąś funkcję, która pozwalałaby go cokolwiek oskarżyć, no ale jednak odpowiedzialność historyczna. To znaczy, zakładając. Znaczy pytanie tak naprawdę dotyczy, czy w momencie kiedy jakiejś postaci publicznej nie szanuje z punktu widzenia jego czynów, które no mogą wchodzić w orbitę prawa karnego, czy takiej osoby podjąłbym się bronić? Odpowiedź jest jednoznaczna. Podjąłbym się bronić, bo inaczej bym zaprzeczył godności swojego zawodu. Adwokat to jest ten, kto przychodzi wołany o pomoc, czyli w sytuacji, kiedy ktoś otrzymuje zarzut, ma prawo do obrony. I teraz, jeżeli ten ktoś nie będzie miał obrony prawdziwej, rzetelnej, to ten wyrok no nie, przestanie być wyrokiem sprawiedliwym, bo osoba, która Staje pod zarzutem, ma prawo konstytucyjne wręcz do obrony. I obowiązkiem państwa jest tą obronę zapewnić, no a to jest trochę z adwokatem jak z lekarzem. Jeżeli jest pacjent, no to, te, to lekarz operuje, jeżeli ktoś woła pomoc, to adwokat powinien z tą pomocą przy, przybyć i nie pytać, czy te zarzuty, które komuś się stawia są. Na przykład no, o jakimś charakterze bardzo moralnie nagannym, albo czy ten człowiek reprezentuje taką czy inną opcję. Człowiek potrzebuje pomocy, adwokat go broni i wydaje mi się, że. I jakie dałbym... by Pan znalazł argumenty na obronę prezydenta? tu prezesa? dochodzimy do innej kwestii, bo Pan mówił o woli, ale żeby kogoś bronić, nie tylko musi być wola, ale musi być. Jedność, jak gdyby spojrzenia na tą obronę. I teraz, jeżeli jest konflikt między klientem a adwokatem, to znaczy klient oczekuje jakiejś narracji, którą klient uważa słuszną, a adwokat uważa, że ta narracja przyniesie szkodę, to jest konflikt między klientem a adwokatem w takiej sytuacji tej obrony. Nie należy kontynuować. Teraz, no jeżeli w demokratycznym państwie ktoś, kto tworzyłby dyktaturę, no chciałby się bronić poprzez wykazanie słuszności takich działań, no to na pewno zostałby konflikt. Jeżeli ta sfera byłaby obrony w sferach dowodowych, czyli na przykład wykazywaniu, że brak jest dowodu, że on na przykład zmusił jakąś osobę fikcyjną, czyli na przykład szefa kancelarii prezydent, premiera do niepublikowania w dzienniku ustaw orzeczenia yy, orzeczenia trybunału no, konstytucyjnego, no to wtedy taka obrona o tyle ma sens, no bo Obowiązkiem oskarżyciela jest dowiedzenie winy. Tej winy nie można domniemywać. I proszę pamiętać o jednej rzeczy, że no w tej chwili w przestrzeni publicznej mamy przekonanie o takiej siły dla sprawczej prezesa. To znaczy, że ono wszystkim decyduje i bez niego nic się nie może wydarzyć. No i w przestrzeni publicznej tak naprawdę jest to gdzieś dowiedzione, no ale. Proces karny jest, jak gdyby, ma inne prawa, inne zasady. Nie może być domniemania, tylko coś musi być dowiedzione. I teraz to domniemanie, że prezes ma siłę sprawczą, że może wszystko, że bez niego nic się nie może wydarzyć, w procesie karnym ma, jak gdyby musiało być wywiedzione przez oskarżyciela i to w sposób eliminujący wszystkie... Wersje. No i tutaj jest jak gdyby no wejście, w szerokie jak gdyby pole do wskazywania, że pewne rzeczy no mogą być w przekonaniu publicznym, ale nie ma na nie dowodu. I myślę, że to zresztą będzie bardzo ciekawa rzecz, jeżeli w ogóle no tutaj prokurator się zajmie pewną sferą badania całości działań, no bo z jednej strony no w przestrzeni publicznej jest właśnie taki Obraz, jak to się dzieje, no ale trzeba będzie kogoś, kto to opowie jako świadek. No i z tego, co pamiętam już właśnie Roman Giertych, snuje różne opowieści na temat instytucji tak zwanego małego świadka koronnego, czyli artykuł 60 paragraf 3 kodeksu karnego, czyli osoby, która jeżeli działając w pewnym obszarze, gdzie dzieją się czyny zabronione, Idzie na współpracę z prokuraturą, z policją i opowie wszystkie te okoliczności. Sama może liczyć na nadzwyczajne złagodzenie kary, a w przypadku dużego świadka koronnego na bezkarność. Więc tutaj myślę, że na pewno Roman, który no wraca do tej polityki, będzie prowadził szeroką edukację dla działaczy obecnej władzy, że ten, który dobiegnie pierwszy do prokuratury no, zyskuje najwięcej atutów, bo za opowiedzenie całego tego mechanizmu i konkretnych zachowań sam będzie mógł wręcz uniknąć odpowiedzialności. No to na koniec już, bo rzeczywiście wkraczamy w sferę rozważań, czy gdyby. Hipotetycznie doszło jednak do takiego procesu, to prawdopodobnie jednak prezes nie zwróci się do pana czy do Romana Giertycha o obronę, tylko do swoich adwokatów, którymi się posługuje na co dzień. Wtedy taki proces przed Trybunałem Stanu nabrałby natychmiast cech sporu politycznego. Jak na stanowisku sędziego. Kogoś, kto miałby rozstrzygać taki spór o charakterze politycznym przed sądem. Ale dlaczego jak, jak tego uniknąć? Znaczy, no dlaczego? dlatego, że prawdopodobnie obrońca, hipotetyczny obrońca Jarosława Kaczyńskiego wytaczałby argumenty natury politycznej, że to jest dobre dla no nie, państwa. Ale zdefiniujmy proces polityczny. Proces polityczny. Nie, nie, nie proces polityczny, tylko spór polityczny w czasie procesu karnego. No tak, tylko jak gdyby. W proces polityczny to jest proces karny, tak? I wydaje mi się, że definicją procesu karny, politycznego w procesie karnym to jest to, że zarzut wynika z tego, że osoba określona ma takie, a nie inne poglądy i gdyby miała inne poglądy, to by nie była o to samo, nazwijmy to, pociągana odpowiedzialności. Czyli wyobraźmy sobie, Miałeś. że przed Sądem Najwyższym przychodzi dwoje osób, jeden ma transparent, kocham panią prezes i ma... I ma tutaj plakietkę PiSu, i drugi przychodzi z transparentem, żądam przestrzegania konstytucji, ma napisane obywatel RP. No niech pan zgadnie, którego osobę by dzisiaj zamknięto. I to jest, to jest by, i gdyby ją postawiono świata. przed sądem, to by miał charakter polityczny. Natomiast wydaje mi się, że jak gdyby, jeżeli danym osobom by postawiono zarzut. Który obiektywnie przy władzy, która funkcjonuje i przestrzega prawa, postawiono by każdemu, to nie mamy do czynienia ze sporem politycznym, tylko mamy do czynienia z badaniem odpowiedzialności funkcjonariusza za przekroczenie uprawnień, nadużycie władzy. I teraz to jest tak, że jak gdyby Naj... Krzyczenie o procesie politycznym jest najlepszą linią obrony, To znaczy no dzisiaj ta, ta, wszyscy, no. którzy, którzy Trump, mają Trump coś jest. na sumieniu, no przede wszystkim najgłośniej krzyczą, że to jest proces polityczny. No bo to jest linia obrony. Natomiast no, trzeba jak gdyby wykazać, że to nie ma nic wspól... że zarzuty nie dotyczą poglądów, tylko czynów i w działającym państwie, Niezależnie jakie by ta osoba miała poglądy, by odpowiadała. No więc wydaje mi się, że um, znaczy, no, procesy polityczne to jest najgorsze zło, czyli, bo to jest nierówność, to jest nie, traktowanie obywateli w sposób nierówny i pociąganie do odpowiedzialności tych, którzy nie, nie są związani z władzą. Natomiast jak gdyby nie ma nic wspólnego z procesem politycznym sytuacja, kiedy najpierw mamy władzę, która nie pociąga swoich do odpowiedzialności, ponieważ jak gdyby ma upolitycznione organa ścigania, które nie wykonują swoich obowiązków, a następnie w wyniku pewnego, że tak powiem, demokratycznej zamiany władza jak gdyby ściga za czyny, a nie za poglądy. Jeżeli kogokolwiek by ścigano za poglądy, no to wydaje mi się, że byłbym pierwszym człowiekiem, który by probono w tym momencie zgłosił swoją chęć pomocy, tak jak to z szeregiem kolegów robiliśmy przez ostatnie osiem lat, broniąc czy właśnie obywateli protestujących przed sądami, czy represjonowanych sędziów, prokuratorów, czy inne osoby. Także proszę Państwa, no, jeśli by doszło kiedyś do e, procesu e, prezesa i jego współpracowników, to nie będzie to proces polityczny w demokratycznej Polsce, bo w demokratycznej Polsce procesów politycznych być po prostu nie może, e, nie a kiedy nie powinno, a kiedy już e, nikt się nie będzie chciał podjąć obrony e, takich ludzi, no to wtedy się należy zwrócić do... Sajerska nie, nie, ja zaprotestuję. Wspólnie, nie, nie będzie nie. sytuacji, że nikt się nie będzie chciał podjąć, bo jak gdyby adwokatura naprawdę polska ma wielką kartę przez. Bardzo długi okres i w okresie stanu wojennego i w okresie stalinowskim i, i teraz w, w czasie jak gdyby tej miękkiej dyktatury, no adwokatura zawsze była tam, gdzie była potrzebna. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji takiej, że nawet jeżeli ktoś nie wzbudzał sympatii prawników, którzy tą demokrację... Czy konstytucję cenią, nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby środowisko, w którym ja się obracam, obr że tak powiem, odmówili obrony. Zacisnęliby zęby, ale by bronili. Ja tylko przytoczę taką anegdotę, którą. W, y, która przypisuje się mecenasowi y, Tadeuszowi de Vilią, już nie żyjącemu wielkiemu adwokatowi, który był zaproszony do jakiegoś programu i tam go pytają, czy pan by bronił każdego. No i zgodnie z naszymi zasadami zawodowymi, mecenas Dewilon mówi, bym, tak, bym bronił każdego. No, pytający docieka, no a gdyby nagle doszło do sytuacji, że Hitler ożywa, ktoś mu stawia zarzuty i. Dzwoni do pana z prośbą, żeby się podjął jego obrony. Mecenas De wilion tak przez chwilę myśli i mówi: oczywiście, żebym się podjął, bo to jest moim obowiązkiem. Ale w duchu modliłbym się, żeby jednak wybrał telefon kogoś z kolegów. No i to jest mniej więcej odpowiedź na pana pytanie. <grytanie> Dobrze. Polecamy Państwu bardzo gorąco lekturę najnowszej książki Mecenasa Jacka a pod obiecującym tytułem Pożegnanie dobrej zmiany. Przyszykujemy się na to pożegnanie. Miejmy nadzieję, że do niego dojdzie już za miesiąc równo, a tymczasem serdecznie dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję mecenasowi Dubois za wizytę, za rozmowę iluminującą w kwestiach zarówno prawniczych, jak i literackich. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Do widzenia. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Allegro Manantrop.